Witam serdecznie, z tej strony Gnomiuszka. Jak wiecie, tworzę nie tylko muzykę, ale od czasu do czasu lubię sobie napisać jakiś program i dzisiaj o jednym z nich opowiem. Jest to Ofon Zoom, który służy do powiększania dowolnego tekstu kopiowanego do schowka. Pobierzecie go ze strony, którą właśnie teraz widzicie. Link do niej podam w opisie. A teraz zajmiemy się już programem. Poniżej mamy opis ze zrzutem ekranowym. Jeśli klikniemy w jego nazwę, będzie można go pobrać. Konieczny tutaj będzie program do rozpakowania archiwum RAR lub ZIP. Program już mam pobrany, więc przejdę jedynie do lokalizacji i go odpalę. Po uruchomieniu naszym oczom ukazuje się główne okno ze wstępną pomocą, którą można powiększyć za pomocą poziomego długiego suwaka. I to jest główny element tego programu. Za jego pomocą można dynamicznie i łatwo ustawić taką wielkość, jaką potrzebujemy. Oprócz tego można zmieniać kolorystykę, na przykład włączyć duży kontrast, jest to jedno z predefiniowanych ustawień, lub biały tekst na niebieskim tle. Jeśli jednak żaden z tych trybów nie odpowiada, można sobie zmienić po swojemu, ustawić własny kolor tekstu i własny kolor tła. Oprócz tego program, no a teraz właściwie to o najważniejszej rzeczy, auto wklejanie ze schowka. Po zaznaczeniu tej opcji możemy kopiować dowolne dokumenty, na przykład treść strony internetowej. Po zaznaczeniu tekstu i wybraniu opcji kopiuj, przechodzimy do głównego okna programu. Teraz można już swobodnie czytać powiększony tekst, w każdej chwili zmieniając sposób jego wyświetlania. Jakby tego było mało, taki tekst można łatwo zapisać. W tym celu klikamy plik, zapisz do pliku. Dzięki takim rozwiązaniom program może służyć jako alternatywa dla systemowego notatnika. Można w nim również pisać i otwierać dokumenty w formacie TXT. Żeby wszystko było jasne, w dużym kontraście wyświetlę teraz link do strony, z której pobierzecie program. Wystarczy skopiować link do strony i gotowe, wszystko wyświetlone. Strona www.muzykamarcinajojo.pl/programy. Dziękuję Wam za uwagę, zachęcam do oglądania innych moich wideoporadników oraz do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia już niedługo!